Jeszcze to wygląda, jakbym zgrywał celowo. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj po raz kolejny gościmy byłego reprezentanta Polski, tym razem jest to Jakub Wawrzyniak. Cześć, dzień dobry wszystkim, witajcie. Mam nadzieję, że spędzimy kilka minut, naście minut w dobrym towarzystwie. Kuba nie jest pierwszym bocznym obrońcą, który u nas gościł. Dwa tygodnie temu był u nas Łukasz Piszczek. Jego poprosiliśmy o porady dla osób grających na prawej czy na lewej obronie w ofensywie. Natomiast do ciebie zwracamy się z pytaniem o defensywę, o kluczowe zasady, o kluczowe wskazówki dla osób grających na tej pozycji. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym, żebyś wcielił się w rolę trenera, którym za chwilę, mamy nadzieję, będziesz, bo jesteś kursantem kursu UEFA B+A w Szkole Trenerów PZPN. I trener Wawrzyniak, gdyby poszukiwał bocznego obrońcy, bo to, czym ty dzisiaj powiesz, to są sprawy techniczne, taktyczne, których można nauczyć każdego, nawet mnie. Natomiast domyślam się, że jest pewien zasób cech mentalnych, motorycznych, których trener Wawrzyniak mógłby szukać u bocznego obrońcy, żeby chcieć go w swoim zespole. Jakie to cechy? Słuchaj, to doskonale zapowiedziałeś, że dwa tygodnie wcześniej był Łukasz Piszczek, także słuchajcie, obejrzyjcie sobie to, co było dwa tygodnie temu. Ja ci dziękuję za program i do zobaczenia. To była ofensywa, jeszcze tak, musimy się nauczyć bronić. A tak na poważnie, to fajnie, że Łukasz się zajął oczywiście ofensywną. Myślałem, że mam coś korygować, to nie miałbym co korygować. Natomiast faktycznie zachowania bocznego obrońcy w ofensywie, a w obronie, no to z natury wynika, że są absolutnie inne. To należy w pierwszej kolejności, myślę, że taką nadrzędną cechą wszystkich bocznych obrońców, że defensywne, to jest zapobieganie dostarczenia piłki w pole karne. To jest ponad wszystko, a to się bierze przerwanie akcji, blokowanie dośrodkowań, wygrane pojedynki w obronie. Wracając do mojego pytania o te cechy mentalne czy motoryczne, których ty byś szukał. Może, nie wiem, jest zawodnik A, który no, z zasady nie za bardzo chce bronić, nie uczestniczy w pressingu i z niego własnego obrońcy byś nie chciał? Absolutnie, nie ma czegoś takiego w piłce nowoczesnej, gdzie piłkarz na boisku nie lubi bronić. Myślę, że to nie jest jakieś wyświechtane powiedzenie, ale pierwszym obrońcą jest na pasku. Natomiast jeżeli chodzi o cechy motoryczne, inklinacje, predyspozycje bocznego obrońcy, to myślę, że ostatnią pozycją, która nie wymaga dużej dynamiki i szybkości, to jest środek pola. Natomiast wszystkie pozostałe pozycje to jednak szybkość, wytrzymałość, agresja w swoich poczynaniach. To wszystko powinno cechować bocznego obrońcy. Chyba to co, wyobrażamy sobie, że jestem dynamicznym skrzydłowym? Ja takiego wyglądasz nawet, że tutaj nie ma co sobie wyobrażać, że odtwarzamy warunki realne. Okej, pozory mylą, zostawmy to wobec tego, tak? Zrobimy to w zwolnionym tempie w takim razie będziemy wykonywać to ćwiczenie. Czyli już mamy naturalne w sumie ustawienie na boisku. Tak jest, bo ty jesteś lewym obrońcą, tak. Tam jest bramka, z której będziesz grać. Wszystko teoretycznie, tego zawsze unikamy. Czyli ja jako boczny obrońca nie chciałbym ciebie wprowadzać w pojedynki. Ale tak jak powiedziałem, jesteś bardzo dynamiczny, wygrałeś sobie pozycję wcześniej. I teraz co jest najistotniejsze w tym wszystkim, co się zaraz wydarzy? Pierwsze, dla mnie jako lewego obrońcy, kontrola, czy mam wsparcie ze środka obrony. Czyli gramy przykładowo czwórką obrońców, czy środkowy, lewy obrońca jest przygotowany na ewentualną moją porażkę z pojedynku z tobą. Oczywiście jest przygotowany i co doprowadzamy do jakiej sytuacji? Jesteś prawonożnym piłkarzem, zakładamy, czyli teoretycznie chciałbym cię wpuścić do środka, ale tego nie chcemy, bo również lewą nogą świetnie potrafisz zagrać. Czyli sobie wymyślisz. Doskonale mnie znasz, oglądałeś tak poprzednio z kim. Wymyślisz sobie sytuację, że jednak cię doprowadzam, tak, większość jednak tendencja jest do linii bocznej, czyli staram się ciebie ukierunkować do boku, czyli moja pozycja, poniekąd zamykam ci wejście do środka, i ukierunkowuje cię w tą stronę. I teraz najważniejsza w tej całej sytuacji jest wyczucie dystansu i kiedy atakuje piłkę. Optymalnie najlepsi boczni obrońcy doprowadzają do momentu, kiedy zabiera się z piłką delikatnie, wyczekuje cię, wchodzę, ręka, czyli już nie ma faulu? Nie ma faulu, nigdy. Nie ma faulu. Kontrola i przepływ. Ale oczywiście może być tak, że jesteś bardzo dynamicznym piłkarzem, czyli najważniejsze, jeżeli nie uda mi się wygrać w pojedynku i ci zabrać piłkę, to co powiedziałem na początku, nie doprowadzenie do dośrodkowania, czyli w sytuacji, kiedy ci doprowadzą, cały czas zatrzymać na chwilę, cały czas zamykam ci możliwość dostarczenia piłki w pole karne,
nawet jeżeli próbujesz dostarczyć, próbuj. No. Teoretycznie. Teoretycznie, załóżmy, że już jest z boiska. To też jest dobra sytuacja, wygrana sytuacja dla bocznego obrońcy. Czyli w pierwszej kolejności nie wygrywasz pojedynku, nie jesteś sam przed polem karnym. Raz, zamykam ci możliwość zagrania piłki do środka. Dwa, trzy, uniemożliwiam wyśrodkowanie, blokuję piłkę, jestem wygrany w tym polu. To opowiedzmy, w jaki sposób to robisz. Mam na myśli twoją pozycję ciała. Te nogi są... Oczywiście schodzę nisko na nogach, doprowadzam do sytuacji, wyczekuję moment, kiedy tą piłkę prowadzisz. Staram się wejść ciałem, albo bez ciała, wystarczy, jak jestem dynamiczny, to wchodzę przed ciebie, zabieram piłkę, wchodzę w posiadanie piłki. Natomiast tak jak powiedziałem, czasem jest gorsza sytuacja, w której jesteś świetnym, mocnym obrońcą, pomocnikiem, a to blokowanie, dośrodkowania, to też jest zwycięstwo dla bocznego obrońcy. No i udało ci się, odprowadziłeś mnie niemalże do linii końcowej. Ale cały czas jesteś w posiadaniu piłki, czyli teoretycznie możesz wszystko z nią zrobić. Czyli zbliżamy się do ograniczeń pewnych, czyli linia końcowa, co za chwilę nastąpi, na pewno dośrodkowanie. W tej sytuacji ja muszę być przygotowany na dośrodkowanie i na ewentualną zmianę kierunku biegu, czyli włamanie do środka. Ale tego chcę generalnie, czyli dośrodkowanie. Uważam, że kluczowe w momencie dośrodkowania jest oczywiście zablokowanie dośrodkowania, ale ustawienie. Parabola lotu piłki zawsze będzie wewnętrzną częścią stopy, czyli idzie po łuku. Dlatego ja nauczyłem się z moich doświadczeń, że nie ustawiam się z tobą równo. Delikatnie robię ruch w tą stronę. Poniekąd już ci zamykam to możliwość ominięcia mojej lewej nogi dośrodkowanie, czyli teoretycznie tu stoję i chciałbyś dośrodkować, zagrajmy w przykład dośrodkowanie, nie mam szans, tak? Za chwilę zrobimy sytuację, w której ja delikatnie się przesunę w tą stronę i już jestem, zablokowuję ci tor lotu piłki, czyli na pierwszej kolejności następuje zablokowanie toru lotu piłki, atak na piłkę. Poniekąd to musi być zsynchronizowane. Coś kosztem czegoś, bo jak się przesuniesz trochę tu, to, to co mówisz, tu się otwiera dla mnie korytarz. Ale ty masz, potrzebujesz czasu na złamanie do środka, a zarazem ja mam czas na korektę, prawda? A co jest nadrzędne? Zablokowanie, dostarczenie piłki po lokarnie. Czyli poniekąd no, ryzykuję, ale jak ty mnie złamiesz do środka, to też jest druga kwestia bardzo ważna. Moi partnerzy, obrońcy mają czas na doskok do napastników, czyli wchodzę w kontakt z napastnikiem i zabieram mu tą przewagę, czyli to, że jest wolny w polu. I tutaj możemy odesłać do odcinka dla środkowych obrońców. Właśnie z Michałem tak Pazdanem jest. Był też odcinek dla środkowych obrońców z Adamem Kokoszką, twoim kolegą ze szkoły trenerów, także gdzieś tutaj linki krążą. Odtwórzcie, ale po tym odcinku, bo to jeszcze nie koniec, mam jeszcze dla was kilka porad z Kubą. To dośrodkowanie. Teraz drugi wariant, gdzie się ustawiasz. Zamykam tor lotu piłki, próbuję dośrodkować. Też dośrodkowałeś, oczywiście. No ale w zęby bramkarzowi. Natomiast jakbym zaatakował agresywnie, co normalnie w warunkach meczowych następuje, to byś te piłki nie dośrodkował, byłoby za problem. Kolejna ważna kwestia dla bocznego obrońcy, czyli asekuracja. Z Łukaszem Piszkiem ustaliliśmy, że jestem Janem Bednarkiem i to się by tutaj zgadzało, bo będę skakał do głowy jako środkowy obrońca, ty musisz mnie przeasekurować. Tak jest. Bardzo często stosowany manewr w sytuacji, kiedy nasza drużyna bardzo dobrze zakłada pressing, bardzo wysoko, ewentualnie wznowienie piłki przez bramkarza. Czyli w sytuacji, kiedy piłka jest ukierunkowana na środek pola, gdzie naturalnie rzędują środkowi obrońcy, wychodzisz do środkowania, zagrane długie piłki, bardzo często z napastnikiem, kiedy to robi środkowy obrońca sam. Ja jako boczny obrońca muszę być przygotowany na to najgorsze, czyli na porażkę twoją w pojedynku główkowym i ewentualnie zgranie piłki przez napastnika za twoje plecy. Czyli coś, co następuje, ty wyskakujesz ze strefy, boczny obrońca, lewy obrońca zawęża do środka, jak również prawy środkowy, ewentualnie jeżeli gramy trójką obrońców, to w bloku trzyosobowym lewy i prawy środkowy obrońca. Jesteśmy winni, natomiast ja już się przygotowuję. Tu jest, załóżmy, bardzo rosły napastnik. Naturalna sprawa, że gramy na najwyższego. Przeciwnik gra na najwyższego. Jan Bednarek wychodzi do dośrodkowania. Ja przyjmuję pozycję już odpowiednią, ukierunkowaną. Nie stoję tak. Przodem nigdy boczny obrońca nie stoi twarzą do
do bramki, przygotowany do interwencji, żeby nie tracić czasu. W tej sytuacji ustawiam się bokiem, zagrana długa piłka, schodzę za i jestem przygotowany na przechwyt. Przegrany pojedynek, boczny obrońca przygotowany na taki pojedynek, na taką porażkę. Asekuracja środkowego obrońcy cały czas w tyłach jest bezpiecznie. To tyle na dzisiaj. Jeśli spodobały Wam się porady od Kuby, to koniecznie zostawcie nam lajka. Zasubskrybujcie też kanał, jeśli tego nie robicie, bo za dwa tygodnie mamy kolejny odcinek, znowu w środę o 17. Widzę, że jesteś gotowy. Ty tam suba już chyba dałeś, tak, na YouTubie? Tak, absolutnie. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że niektóre moje wskazówki, chciałbym, aby wszystkie, natomiast jeżeli pomogą Wam w rozwoju, w pewnych zachowaniach na boisku, w pewnych interpretacjach, co się dzieje, kiedy atakować, kiedy odskoczyć, kiedy zaasekurować, no to ja jestem bardzo zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni. No i co? Tak jak wspomniałem, widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.